Szanowny panie wicesekretarzu generalny, panowie dyrektorzy, dostojni goście, panie i panowie. Jest mi niezmiernie miło powitać państwa w Polsce i uczestniczyć w otwarciu tego znaczącego sympozjum. Bardzo cieszę się i pragnę w imieniu pana prezydenta Bronisława Komorowskiego wyrazić głęboką radość, że to właśnie w Polsce odbywa się konferencja poświęcona obecnie chyba jednej z najważniejszych gałęzi światowej gospodarki. Dlatego też pan Bronisław Komorowski objął to globalne sympozjum regulatorów swoim patronatem. Witając przedstawicieli Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, przedstawicieli rządów, instytucji regulacyjnych i operatorów z całego świata, cieszę się, że tu w Warszawie możemy się spotkać i możemy rozmawiać o tych sprawach, które są w tej chwili szczególnie nurtujące cały świat, zarówno telekomunikacyjny, jak i nas, zwykłych obywateli, użytkowników sieci, systemów ICT. Cieszę się, że Polska została wybrana jako pierwszy w historii kraj Unii Europejskiej, w którym może się odbywać to globalne forum regulatorów. Traktujemy to jako docenienie zmian, które zaszły w Polsce przez ostatnie lata, w czasie, w którym staliśmy się prężnie rozwijającym się ośrodkiem teleinformatycznym technologii. Dzisiaj wkład sektora ICT w Polsce do PKB to 20 miliardów euro, to jest około 5% dochodu brutto. To jest czołówka państw europejskich i światowych. Zaś prognozy Polskiego Ministerstwa Gospodarki wskazują, że w najbliższych latach udział sektora ICT w polskim PKB zwiększy się do 13%. Wszyscy eksperci twierdzą, że dochód każdego kraju może rosnąć o 1-2 punkty procentowe szybciej, o ile potrafi rozwijać technologię szerokopasmowego internetu. Internetu, który ma służyć nie tylko firmom, ale który ma służyć ludziom w dostępie do informacji. Internet to bardzo globalne narzędzie, dlatego też Globalne Forum Regulatorów i Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny jest najlepszym miejscem do wypracowania takiego modelu, który wszystkim krajom umożliwi zrównoważony wzrost, tak aby nikt nie był wykluczony. Polska jest tym szczególnym miejscem, gdzie duch solidarności i wartości solidarności są stale, trwale aktualne w naszej dyskusji w życiu publicznym. Dlatego ta wartość solidarności w internecie, zarówno po stronie odbiorców, prowajderów, jak i dostawców kontentu, jest bardzo ważna. Internet jest i powinien być traktowany jako instrument solidarny, solidarnie działający wobec wszystkich tych grup i wszystkie te grupy powinny w równym stopniu partycypować w jego funkcjonowaniu. Ale internet to też jest symbol wolności. Ufundowanie globalnej sieci na zasadach wolności, otwartości i decentralizacji sprawia, że wartości te stale towarzyszą rozwojowi internetu. Te wartości, a więc wolność słowa, trzeba chronić i pozwalać im się rozwijać. To bardzo ważne, abyśmy tego nie zagubili w dyskusjach dotyczących technologicznych standardów i sposobów finansowania internetu. Życzę państwu w imieniu pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, aby te obrady, tych kilka dni wspólnych obrad przybliżyło do wypracowania takich rozwiązań, które będą wspierały zarówno rozwój branży ICT, jak i przynosiły korzyść wszystkim zainteresowanym, przynosiły korzyść wszystkim krajom, przynosiły korzyść naszej cywilizacji. Zachęcam też do korzystania z Polski i możliwości poznania kraju, naszego kraju, z którego jesteśmy dumni i w którym możemy państwa gościć. Serdecznie witam jeszcze raz i życzę owocnych dyskusji. Wszystkiego dobrego.